O nie, co siedzie? Gość tam rozjechał Mystery Boxa! 3, 2, 1 i słuchajcie, jedziemy z tematem! Jedzie dostawczak, czy wjedzie w tego Mystery Boxa? What the fuck? Siemanko, dzisiaj będziemy rozjeżdżać Mystery Boxy! Zrobimy sobie dzisiaj nie rozjeść złego Mystery Boxa w fabryce. Włamaliśmy się na jakąś fabrykę specjalnie na ten odcinek i dzisiaj przy pomocy tego oto cudeńka będziemy rozjeżdżać Mystery Boxy. Naprawdę szykuje się gruby odcinek. Cały sprzęt zabraliśmy, słuchajcie, na pakę zarówno kartony, jak i te cenne rzeczy, które zaraz wam pokażemy. I jeśli po tym odcinkiem będzie 15 tysięcy łapek w górę, to zrobimy kolejny taki odcinek z Wojanem. Więc już teraz zostaw łapeczkę w górę, 15 koła i będzie rozjeżdżanie Mystery Boxów w jeszcze bardziej hardkorowej edycji. Ponadto pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału. Już teraz kliknij w czerwony przycisk subskrybuj, bo takie szalone filmy są tutaj aż 3 razy w tygodniu i tylko zaznaczając dzwoneczek i subskrypcję możesz je oglądać, więc po prostu warto teraz zasubskrybować ten kanał i oglądać ten film do końca, bo jak zużymy te kartony i powkładamy tam cenne rzeczy, to naprawdę będzie się grubo działo. Pokażemy wam teraz te cenne rzeczy, które będziemy wkładać przeciwnikowi do Mystery Boxa. Dzisiaj mamy naprawdę genialne rzeczy, poczynając od wina. Nie oszukujmy się, wkładając wino do kartonu i potem to rozjeżdżając, to wcale nie będzie nic fajnego, ale skoro mamy wino, to wzięliśmy też dwa kieliszki. Rozjechać coś szklanego to może być bardzo fajna rzecz, o tym się jeszcze przekonamy, jeśli ktoś to rozwali. No i moi drodzy, teraz zaczyna się kaplica. Mamy tutaj mojego laptopa, na którym ja montuję filmy. Jego wartość przekracza 5000 zł. Tak, on działa, to nie jest wcale jakiś uszkodzony laptop. Ja normalnie na co dzień z niego korzystam, montuję na nim filmy, więc jeśli, słuchajcie, bym go rozjechał, a jego wartość przekracza 5000 zł, to na pewno by było strasznie niefajne dla ciebie, ale ja postaram się zrobić tak, żeby do tego doszło. Już się naprawdę boję. Kolejną rzeczą jest, słuchajcie, monitor, który przetrwał ostatni odcinek. Tak, to jest działający monitor, żeby nie było. I skoro on przetrwał, to stwierdziliśmy, że weźmiemy go także do kolejnego odcinka. Stwierdziliśmy, że tak nie może być i coś musi się z nim stać. Coś musi go dotknąć i zobaczymy, czy też dzisiaj przetrwa, czy może rozjedzie go, słuchajcie, to monstrum. No ja, słuchajcie, nie jestem pewny, czy te rzeczy i kartony chciałyby się zetknąć z tą przyjemnością, jakby to wjechało w karton. Słuchajcie, mamy wątpliwości, czy to samochód będzie rozwalał kartony, czy raczej samochód będzie się rozwalał na tych kartonach, bo patrzcie, jak to wygląda. No, to jest niby monstrum, a z drugiej strony, jakby to miało wjechać w monitor, no to stary będzie straszna lipa, nie? On się rozpada. Mam nadzieję, że nie rozwalimy podczas tego odcinka tego samochodu. Bo jak rozwalimy, to naprawdę będzie taka lipa. I słuchajcie, na koniec został nam stary telefon. On, słuchajcie, działa i niby można z niego korzystać, ale jesteśmy bardzo ciekawi, jak on się zachowa podczas rozjeżdżania przez samochód. Jest szansa, że nikt go nie rozjedzie, ale jest też szansa, że ta puszka cię rozwali, gościu. I na sam koniec, słuchajcie, mamy jeszcze drona z ostatniego Mystery Boxa. Jeśli jakimś cudem się okaże, że on przeżyje ten odcinek, to wam go właśnie w tym odcinku rozdamy. Wystarczy, że zalajkujecie ten materiał, zasubskrybujecie ten kanał i napiszecie w komentarzu dron, jeśli on przetrwa ten odcinek, to trafi do jednego z was. Lecimy, ziomeczki, z rozjeżdżaniem Mystery Boxów, ale jeszcze szybko. Dzisiaj robimy taką akcję na Instagramie, że jeśli zaobserwujecie nasze Instagramy, to każdemu, kto zaobserwuje, zostawimy jakieś serduszko pod zdjęciem. Więc teraz wejdź na nasze Instagramy, zaobserwuj nas. Jeśli dzisiaj to zrobisz, to polajkujemy ci jakieś wybrane zdjęcie. Dobra, a teraz lecimy z tematem. Mamy tutaj, słuchajcie, milion kartonów. Te Mystery Boxy. Nie, no to trzeba będzie rozjeżdżać. Lecimy. Teraz zagramy sobie w kamień, papier, nożyce do jednego. I ten, kto wygra, będzie pierwszy wybierał przedmiot stamtąd. Dla przeciwnika, po czym włoży go do losowego kartonu. Takiego bądź takiego, oczywiście są większe odległości od siebie, żeby nie potracić trzech naraz. No i ten oto przeciwnik, czyli na przykład taki Maciek, będzie musiał wziąć taki samochód i się rozpędzić tak bum, bum, bum. Lecimy. 3, 4. A nie! Najsi! Teraz ty się pakujesz do dostawczaka, ja wybieram ci jeden przedmiot i będziesz musiał się pożegnać czymś cennym dla ciebie. Ja już się boję, tam są naprawdę cenne przedmioty, jak będziemy to rozjeżdżać, to będzie jakaś masakra. Dobra, pakuj się do wozu. Dobra, kumpel już odjeżdża, teraz możemy spokojnie wybrać sobie jedną rzecz. Nie wiem jak wy, ale ja bym strasznie chciał zobaczyć, jak rozwala się monitor przy pomocy samochodu, dlatego, słuchajcie, bierzemy ten monitor i, słuchajcie, wpakujemy go sobie do środkowego Mystery Boxa. I teraz, moi drodzy, w tym Mystery Boxie znajduje się monitor. Jest to działający monitor, jeśli on go rozwali, to będzie naprawdę straszna lipa. Ale oczywiście nie lipa dla mnie, tylko dla niego. Ja jestem mega ciekaw, co z tego wyjdzie, bo jeśli on wjedzie w ten karton, to po prostu monitor odleci na wszystkie strony świata. Żeby nie było, że ustawione, on tu faktycznie jest. Teraz daję mu sygnał i jedziemy. 3, 2, 1 i, słuchajcie, jedziemy z tematem. Jedzie dostawczak, czy wjedzie w tego... Co tu się stało? What the fuck? Stary, rozjechałeś autentycznie monitor. Wjechałeś środkowego Mystery Boxa. Z niego nie zostało zupełnie nic. Stary, skąd decyzja, że akurat środkowy Mystery Box? Słuchaj, tak sobie pomyślałem, siedząc tam w samochodzie, że nie mówiłem ci, którego mam zamiar wybrać. Po prostu w niego wjechałeś. Ale stary, monitor rozwaliłeś. Sam, co tu się stało? Rozwaliłeś monitor, który działa, człowieku. Co z tobą się tak, ty się jeszcze cieszysz? On działał. A tak, no działał.
Myślę, że słuchajcie, już niestety nie działa. Mało z niego zostało, ale stary, pierwsza próba i pierwszy rozwalony mystery box. My się dobrze bawimy przy tym odcinku, mam nadzieję, że wy też. No niestety, słuchajcie, teraz już możemy pożegnać z tym monitorem. Bardzo, bardzo nam przykro. Szkoda monitora, ale uwierzcie, że to było takie fajne uczucie, satysfakcjonujące. Przeżyjemy tę stratę. No karton za bardzo tego nie przeżył, ewidentnie nie przeżył. Teraz zamienimy się rolami. Mam nadzieję, że słuchajcie, ja rozjadę pusty mystery box, że nie rozwalę laptopa, bo jeśli ja przejadę laptopa... Nie, w ogóle ja, stary, o tym nie chcę myśleć. Teraz przyszła kolej Abry na rozjeżdżanie mystery boxa, więc muszę mu coś wybrać szybko. Myślę, że to by było epickie, gdybym wybrał mu teraz laptopa, ale zostawimy to sobie na później. Na razie weźmiemy tę butelkę wina. Z tego, co pamiętam, to jest wino, które on dostał od kumpla na 18. Chyba chciał je zostawić na jakąś specjalną okazję. Myślę, że to w pewnym stopniu jest specjalna okazja, więc spakujemy mu do tego prawego mystery boxa, zamykamy. Okej, on będzie trochę otwarty, ale on i tak nic nie zobaczy. Resztę też trzeba domknąć, żeby wiecie, nie spodziewał się niczego. Abra odjechał w tamtą stronę, ponieważ zmieniamy trochę zasady. Nie wycofujemy się bezpośrednio na tej uliczce, tylko po prostu chcemy zrobić to w taki sposób, żeby on na pewno nie mógł zobaczyć, co jest w którym mystery boxie. Dlatego właśnie uciekł tam, żeby nic nie mógł zobaczyć. Dobra, słuchajcie, Abra już jest gotowy. Wydaje mi się, że to zaraz będzie jechał i rzeczywiście on już jedzie. Patrz, jak on jedzie, nabiera prędkości. Który wybierze mystery box? Który box? Chyba ten... Wow! Wow! Co to było? Patrzcie, co tu się stało. Co się stało z tą butelką? Po butelce nic nie zostało. Ej, ja nie wiedziałem, co się gdzie znajduje. Patrz, jaka to jest ogromna plama, ale tego wina. Stary, ja tak poczułem, że po czymś jechałem. Masakra. Ziomeczki, jestem w szoku, jak to dobrze wyszło. To jest mega duża plama z wina. Tylko dlaczego wsadziłeś mi moje wino i dlaczego ja to rozjechałem? No to jest najgorsze na świecie. Nie wiem, dlaczego to rozjechałeś, sam wybierałeś mystery box. Tak czy inaczej, słuchajcie, musieliśmy to szybko posprzątać, bo tutaj ktoś z fabryki jechał, no i wiecie, jesteśmy tu nielegalnie, więc trochę lipa. Ale teraz sobie to posprzątamy, oczywiście gdzieś to wyrzucimy. Stary, jak to wyglądało? To było dobre, niedobre? Tak, dla mnie to wyglądało mega kozacko, nie wiedziałem, którego mystery boxa wybierzesz. No ale właśnie, bo... to jest najlepsze, ja się zastanawiam, czy wziąć tego, czy tego. Bo ten środkowy jakoś mi śmierdział, myślałem, że może do tego środkowego coś włożysz. Uderzyłem w tego mystery boxa. No i dobre winko było, no fuck, teraz jest brudny, ble. Teraz wszędzie pachnie winem. Szybko to sprzątamy, zamieniamy się i w tą puszkę będzie wsiadał Maciek. I mam nadzieję, że rozjedzie coś fajnego. Powiem wam, że my się mega jaramy podczas tego odcinka. To jest tak dobry, to jest tak satysfakcjonujące, to jest stary, jak rozjeżdżamy te rzeczy, nie? Palenie mystery boxów było super fajne i ekscytujące, ale to jest jeszcze lepsze. Pamiętajcie, że 15 tysięcy łapek w górę. I robimy taki odcinek z Wojanem, tylko może ogarniemy coś jeszcze bardziej ogromnego. Stary, jakby tirem coś rozjeżdżać. Jezu, to by było takie genialne. 15 tysięcy łapek, zasubskrybuj ten kanał i lecimy. A teraz słuchajcie, zamieniamy się. Ja będę musiał wybrać jedną z tych rzeczy. Oczywiście laptopa ci nie wpakuję, bo to mój laptop. Nie. Spadaj do auta, stary, zamieniamy się. Jazdunia. Odjeżdżaj, ziomek, odjeżdżaj. Dobra, ziomeczki, Maciek teraz sobie odjeżdża i nie będzie niczego widział, co gdzie wkładam. I słuchajcie, bierzemy na rusz tego mystery boxa. Teraz do niego, słuchajcie, sobie wpakujemy telefon i mam nadzieję, że Maciek to rozjedzie. No bo to wygląda kozacko. Słuchajcie, w tego mystery boxa jeszcze nikt nie uderzył. Idziemy po telefon. Jestem po prostu bardzo ciekaw, słuchajcie, czy coś tak małego w tak dużym kartonie przeżyje, czy też nie. Mnie się coś wydaje, że słuchajcie, to nie ma dużych szans przeżycia. Zwłaszcza, że to jest takie malutkie, do patrzcie do łeb. No ale dobra, zamykamy sobie mystery boxa. Ty też sobie zamkniemy. Tego też sobie tutaj przymkniemy. Tego cwaniaczka oczywiście też. No i tak się prezentują nasze trzy mystery boxy. My wiemy, słuchajcie, co gdzie się znajduje. Tam jest Maciek, więc już nie mogę wskazywać. O nie, coś jedzie. Ale będzie przy. Ale będzie przy. O nie. Gość tam rozjechał mystery boxa. Czajcie, ziomki. Rozjechał nam gość mystery boxa tirem. What the fuck? Najlepsza akcja na świecie. Najśnik, tylko wiecie co? To był pusty mystery box i on to jaką cysterną rozjechał. Nice. Jestem, ziomeczki, autentycznie w szoku. Gdyby tam się coś teraz znajdowało. Nie wierzę w to, słuchajcie, nie wierzę. Stary, wiesz, że właśnie zamiast ciebie gość cysternie rozjechał mystery boxa i on był pusty. Słuchajcie, ja już czekałem tam. Byłem ustawiony tak, jak miałem czekać na rozjeżdżanie mystery boxa i tylko widzę, jak Abra gada z jakimś kolesiem od tira, a potem ten wsiada i rozjeżdża nam karton. Ja nie umówiłem się z nim. On po prostu tam poszedł i go rozwalił. Co to w ogóle za akcja była, jakiś koleś? Dobra, wracaj tam na stanowisko i rozjeżdżasz kolejnego mystery boxa. Ziomki, dalej jestem w szoku, co się stało. Jak się inaczej, ten mystery box zostaje pusty, więc ja go sobie tutaj ładnie zamykam. Natomiast w tym wiemy, że znajduje się telefon. Tu go sobie domkniemy i mam nadzieję, że słuchajcie, Maciek właśnie wjedzie w tego mystery boxa. 3, 2, 1, lecimy, słuchajcie, jedzie samochód. W którego mystery boxa się wnie? W telefon się wbije. O! Dużo chyba z tego, słuchajcie, nie zostało. Teraz lecimy na bieżąco zobaczyć. No, po kartonie widać, że coś ewidentnie przejechało. Stary, mam dla ciebie niespodziankę z wypadającą baterią. Łap, wow. Panie, telefon rozwaliłeś. Przejechał. Ale chyba możesz do niego włożyć baterię, on dalej będzie działał. Zupełnie tył tego telefonu, słuchajcie, zgubiliśmy go, nigdzie tutaj nie ma. No, w idealnym stanie nie jest, ale wydaje mi się, że stary by działał, jakbyś chciał, nie? Jakbyś chciał zadzwonić, halo, halo. Wygląda na to, że jest tylko mega porysowany. Jestem zaskoczony, bo myślałem, że on popęka z każdej strony. Ale wobec tego możemy sobie bez problemu zadzwonić po subskrypcję. Jak wbiją te 15 tysięcy łapek, to zrobimy kolejne.
kolejny ekstremalny odcinek. No jakby dzisiaj było 5000 subskrypcji, to zrobimy coś takiego, że oni nawet nie mają pojęcia. Dobra, ja już słuchajcie, zadzwoniłem sobie po dostawę. Aha, słuchajcie, Abra już się pakuje do samochodu i odjeżdża, żeby nie widział oczywiście, co mu zaraz wpakuje do tych mystery boxów. Żegnamy się z Abrą, papa. Przyszła kolejna tura mojego wyboru. Zanim on się jeszcze gdzieś tam pojawi, ja muszę szybko wybrać. Myślę, że teraz weźmiemy sobie tego laptopa, ponieważ on jest dla niego mega cenny, mega ważny. Jeżeli go rozjedzie, to będzie naprawdę katastrofa dla niego. Bierzemy sobie fajny, mogliście go już widzieć. Który mystery box? Który mystery box, tak myślicie? Ostatnio wybrał tego mystery boxa. Wydaje mi się, że spore prawdopodobieństwo jest na to, że tym razem będziesz strzelał, a raczej wjeżdżał w środkowego. Dokładnie tutaj sobie zapakuję go. Nic nie udajemy. Laptop na środku. Przymykamy karton i czekamy, aż Abra pojawi się tam. O, o, o. Już nawet jest. Dobra, dałem Abrze znak, żeby już ruszał. Mam nadzieję, że wybierze środkowego mystery boxa, ale zaraz zobaczymy. Rozpędza się, rozpędza się. Który wybierze? Nie! Znowu ten sam, on był pusty. No, najechałeś na karton, niestety pusty. Się tak stykałem. Dobre, dobre. A sprawdź, teraz musisz sprawdzić, co było w środkowym mystery boxie. Jak to nic nie ma, stary? Ej, coś upadło. O, stary, nie wierzę. Stary, tutaj był twój laptop, a zamiast tego rozwaliłeś jakiś pusty karton. Ja z tobą nie nagrywam filmu. Jakbyś rozwalił... Jakbyś rozwalił... Nie nagrywamy więcej. W ostatnim odcinku najcenniejszy dla ciebie przedmiot, czyli przycisk, przeżył. Teraz laptop znowu przeżył. To jest w ogóle niesprawiedliwe. Ojej, jaki ten karton jest szczęśliwy, naprawdę. Wobec tego ziomeczki dron przeżył i możemy wam go rozdać. Jeśli chcielibyście wygrać tego drona, to koniecznie zostawcie teraz łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale i napiszcie w komentarzu dron. Jeśli to wszystko spełnicie, to właśnie ten dron będzie mógł wylądować u was, więc like, subskrypcja, komentarz, dron i być może będzie wasz. A tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę. Łapeczkę w górę, 15 tysięcy łapek i nagrywamy taki odcinek, tylko może na omówimy tamtego gościa od Tira, słuchajcie, to by było coś genialnego. Pamiętajcie także o zasubskrybowaniu tego kanału. Szalone filmy są w każdy poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 19, więc teraz musisz zasubskrybować i zadzwoneczkować ten kanał, bo takich hardkorowych rzeczy będzie tutaj więcej. Podaj także na nasze Instagramy. Bo dzisiaj robimy taką akcję, że jeśli zaobserwujesz nasz profil, to my zostawimy ci jakiegoś lajka pod zdjęciem. Dzięki wielkie, trzymajcie się, dobrego dziewczynka, Eleczko i...